Czy wiesz, że żądając pensji dwukrotnie większej niż przyjęta na danym stanowisku, znacząco zwiększysz swoje szanse na uzyskanie ponadprzeciętnego wynagrodzenia? Dzisiaj o trzech nieoczywistych psychologicznych trikach, które zadziałają na każdego i ułatwią Twoje życie. W tym pierwszym pytaniu nie chodzi tylko o sam akt. Jak nie spróbujesz, nie zapytasz, to się nigdy nie dowiesz. Ten akt też jest istotny, by rozważyć opcje negocjacyjne, które są prawdopodobnie nieosiągalne, no ale nie dowiemy się, dopóki nie spróbujemy. Zasada ta ma znaczenie zarówno w negocjacji zarobków, ale w szczególności w nawiązywaniu znajomości i podrywaniu potencjalnego partnera z, cudzysłowie, nie naszej ligi. W relacjach jest tyle elementów składowych, że naprawdę czasem ciężko przewidzieć, więc jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Zajmując się przez lata sprzedażą, mam w swoim arsenale spory garnitur różnych zasad, prawideł. Dzisiaj wybrałem 3, które możesz stosować w dowolnej życiowej sytuacji i będziesz mieć pewność, że w większości zasady te będą działały tak, jak piszę. Jeśli jesteś tutaj na kanale po raz pierwszy i podobają Ci się te treści, nie zapomnij zostawić po sobie śladu w postaci łapki, komentarza i subskrypcji. A jeśli bardzo cenisz naszą pracę nad tym projektem, zachęcam Cię do zostania patronem kanału, link znajdziesz w opisie. Pierwsza zasada. Przez żołądek do mózgu. Załóżmy, że masz do przeprowadzenia trudną rozmowę z rodzicami albo swoim partnerem. Chcesz pomówić o waszej ostatniej sprzeczce, trochę rozluźnić atmosferę albo poruszyć inny drażliwy temat. Albo chcesz sprzedać duży udział w swojej firmie lub negocjujesz większy kontrakt na dostawę twoich usług lub towarów i wiesz, że warunki i ceny są bardzo zaporowe. Dodam jeszcze jedną ministękę. Prowadzisz duży projekt u siebie w firmie, nawaliłeś i nie wiesz, jak z klientem o tym porozmawiać. Te wszystkie sceny domagają się jednego – rozluźnienia atmosfery i spotkania w środowisku, które zminimalizuje szanse na otwarty konflikt, ostrą wymianę zdań oraz dadzą Ci przewagę w postaci zrelaksowanego klienta, który chętnie przystanie na Twoje warunki. Wszystkie te warunki spełnia jedzenie. Zaproś ich wszystkich na obiad i omów problem podczas jedzenia. To znacząco zwiększa Twoje szanse, że nie zostaniesz zaatakowany, że nikt nie uniesie głosu. Jedzenie kojarzy się z bezpiecznym miejscem. Jest czynnością, którą wykonuje się w spokoju, jak również mamy wysoką empatię żywieniową, to znaczy, że nie przerywamy innym podczas posiłku. Tak więc wszelkiego rodzaju konfrontacje z automatu staną się niezręczne i nie na miejscu. Do tego sam akt jedzenia zbliża ludzi ucztujących wspólnie, tworzy intymniejszą atmosferę, w której można lepiej się poznać. Kolejna rzecz to samo jedzenie. Powoduje, że najedzony żołądek pobudza hormony szczęścia i relaksuje naszych rozmówców, którzy będą mniej skorzy do trzymania się kurczowo swojego zdania. Do tego podczas jedzenia tempo dyskusji jest mocno spowolnione, a to sprawia, że w momentach ciszy każda ze stron będzie miała czas, by poukładać słowa, przemyśleć, poczuć się bardziej komfortowo. I o to nam chodzi. Łatwiej rozwiążemy reklamację, nie pokłócimy się z rodzicami czy najbliższym. Klient doceni sam fakt zaproszenia i będzie chętniej przystawał na swoje propozycje. Same zalety. Oczywiście jedzenie przy drobnych negocjacjach może przeszkadzać, bo zajmuje czas. Więc wybieraj takie sytuacje, które faktycznie nadają się na przynajmniej godzinne spotkanie. Druga zasada. Im bliżej, tym skuteczniej. Ta zasada, podobnie jak poprzednia, dotyczy zarówno rozwiązywania konfliktów, jak i negocjacji właśnie. A brzmi ona, siedź blisko osoby, z którą spodziewasz się konfrontacji lub z którą będziesz negocjować. Fizyczna bliskość jest podświadomą oznaką zaufania, pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa w towarzystwie. Więc na przykład ta osoba, która nas w pracy najbardziej obgaduje, gdy siedzimy obok niej, bliziutko, może się okazać, że konfrontacja nie jest nie tylko niezręczna, ale może to też wzbudzić poczucie winy u tej osoby, bo my okazujemy zaufanie, znajdujemy się blisko, jesteśmy obnażeni na atak. A to, co nasz przeciwnik nazywa atakiem, okazuje się stosem negatywnych uprzedzeń. Warto tu też wspomnieć o bardzo silnym psychologicznym efekcie między płciami, konkretnie jak kobieca skóra wpływa na mężczyzn. Bliskość fizyczna i wizualna kobiecego ciała, nawet niech to będzie przedramię na stole w odległości 10-15 cm od Twojego przedramienia, sprawia, że mężczyzna podświadomie się relaksuje, rozluźnia i jest bardziej podatny na jej wpływ. Przedramię to przykład, oczywiście męski wzrok zlustruje siedzącą blisko kobietę w niemal podświadomy sposób. Dlatego faceci, czy tego chcemy czy nie, dość łatwo nas w ten sposób, w cudzysłowie, zmiękczyć. Na przykład podczas negocjacji właśnie. Jednym z ciekawszych przykładów podświadomego wykorzystania takiego zachowania między płciami była sprawa z USA niejakiej Dali DiPolito, której mąż podejrzewał, że kobieta chce go zabić.
Podaję specjalnie ten przykład, dlatego że możecie go sobie spokojnie znaleźć na YouTube, wygooglać, wpisując Dalia DiPolito w wyszukiwarce. Mąż wszczął postępowanie, ale miał tylko poszlaki. Zorganizowali więc, za zgodą sądu, dość skomplikowaną prowokację, gdzie podstawiony detektyw udawał zbira do wynajęcia i zabicia męża. Bez najmniejszych skrupułów kobieta wynajęła go, zapłaciła mu, a gdy ten wrócił do niej z informacją o udanym zleceniu, nie okazywała żadnej oznaki zawahania czy wyrzutów sumienia. To było podstawą do ujęcia jej. A gdy podczas przesłuchania doprowadzono do konfrontacji jej domniemanie martwego męża i jej samej, szok, który przeżyła, od razu przeszedł w psychopatyczną próbę zmanipulowania głównego oskarżyciela i poszkodowanego. Wszystko to na szczęście było sfilmowane, włącznie z tą ostatnią próbą. Jak więc to robiła? Poprzez podniesiony głos, błagalny ton, by podszedł do niej i gdy faktycznie do niej podszedł, jej bliskość ciała sprawiła, że z faceta zdecydowanego na radykalne odcięcie się od niej, zmienił się on w niepewnego, współczującego opiekuna w mgnieniu oka. To naprawdę potężne narzędzie w kobiecym arsenale, w tym przykładzie pociągnięte do manipulacji przez ewidentną psychopatkę. Jednak na bardziej subtelniejszym poziomie bliskość kobiecego ciała bardzo mocno wpływa na mężczyzn. Pisząc ten przykład i mówiąc go tutaj do mikrofonu, zastanawiam się głośno, nie znając jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy ta reguła dotyczyłaby również homoseksualnych mężczyzn. Wydaje się to prawdopodobne, gdyż źródło tej sztuczki jest wyryte w naszej biologii przez setki tysięcy lat ewolucji i tworzenia społeczeństw, no i wydaje się wręcz odruchowe. Ale pewności nie mam, być może ktoś rozjaśni ten temat w komentarzu. Trzecia zasada. Mierz wysoko, jeśli chcesz uzyskać to, co oczekujesz. Jest taka zasada w procesie tworzenia produktu czy usługi, by zawsze zaczynać z wyższej niż docelowej ceny, nawet jeśli będzie to na rękę obecnej konkurencji. Pomijam już aspekty jakości czy marketingu w kształtowaniu ceny, ale ogólną zasadą jest, że lepiej cenę obniżać niż podwyższać. Nie dość, że nikt nie lubi podwyżek cen, to popatrz na to z tej strony. Kto lubi lokalnych dostawców energii czy gazu, którzy ciągle podnoszą ceny? No nikt. Oni tylko nic, tylko podnoszą i podnoszą tą poprzeczkę. Tą regułę rozumieją niektórzy nieco bardziej wyrafinowani politycy, którzy jako pierwszy krok wrzucą na pożarcie obywatelom ustawę tak horrendalną i radykalną, że podniesie się ogromna awantura, protest i rozrywanie szat. I w trakcie tego napięcia w pewnym momencie rządzący odpuszczą, z pozoru dobromyślnie i litościwie, a tak naprawdę w sposób planowany do właściwego kształtu ustawy. Zluzują parę przepisów, ale część zostawią i małymi krokami realizują swój plan. Taka metoda na manipulacje społeczne nazywa się często pełzającą dyktaturą, gdzie nieważne jakie jest zdanie protestujących, rządzący i tak ostatecznie robią co chcą. Dość jednego polityce. Chciałem tylko pokazać, że reguła, o której mówimy, jest znana i powszechnie stosowana. Wiele razy w życiu znajdziesz się w sytuacji negocjacyjnej, zarówno w takiej prostej relacji handlowej, jak i nieco złożonej pertraktacji, np. ustalania zadań i obowiązków przy nowym projekcie. Negocjując, zmierzamy często przez grzeczność do rozumianego przez nas specyficznie poczucia sprawiedliwości, no i oceniamy swoje kompetencje według, w cudzysłowie, naszej wyceny. No ale możemy też właściwie podchodzić do tematu i szukać najlepszego rozwiązania. Jeśli więc chcemy uzyskać więcej, odrzućmy naszą wewnętrzną uczciwą ocenę naszej pozycji i celujmy w bardzo, ale to bardzo wysoki, wręcz absurdalnie wysoki punkt. W rozmowie o pracę, na przykład, gdzie mamy w miarę ugruntowaną pozycję jako potencjalny pracownik, możemy zamiast nieśmiało dopytać się na końcu, bo to nie jest w zasadzie twarde stwierdzenie, że no, czy mógłbym liczyć na takie 2,5, może 3 tysiące, no i dostać tą niższą kwotę z miejsca. Zamiast tego możemy zrobić coś innego. Na pytanie, ile pan czy pani chciałaby zarabiać na tym stanowisku, rzucić śmiałe 6 tysięcy. Bardzo często okaże się, że z lekkim poczuciem winy rekruter stwierdzi, że no, nie przewidują takiego budżetu na to stanowisko. No i o to nam chodzi. Precyzyjnie o efekt lekkiego poczucia winy, że ktoś musiał nam odmówić. Dlaczego? Bo niedługo potem możesz powiedzieć, no ale zgodzę się na 3,5 pod warunkiem, że.
No i tutaj dajemy jakiś dodatkowy warunek, może to być zwykłe wyjaśnienie, na przykład, bo chcę zdobyć u was doświadczenie i zobaczyć firmę, albo że liczę na awans w najbliższym roku, albo chcę na przykład umowę na czas nieograniczony i tak dalej. Dzięki takiemu zagraniu znacząco powiększasz swoje szanse na powodzenie. Analogicznie z wykorzystaniem tej zasady spotkałem się, gdy fundacje czy stowarzyszenia kwestują o kwoty bądź dary na swoje statutowe cele. Kiedyś stowarzyszenie zwróciło się do mnie o dotację książek na wsparcie jakiegoś domu dziecka. Niby nic, z biblioteczki wyciągnę 5 tytułów, no i będzie. Ale oni dyskusję prowadzili tak, żebym zadał pytanie, a ile tych książek wam potrzeba? No, chcemy 250 książek. Ogarnął mnie trochę przestrach. Chciałem uciekać z tej dyskusji, ale gość zaraz dodawał. Natomiast od pana, jeśli będzie to 15 tytułów, to będzie naprawdę, naprawdę dobrze. No i odetchnąłem z ulgą. 15 sztuk to nie 250, a o tych 5, które tak narzuciły mi się bardzo intuicyjnie, w sumie zapomniałem. Zasada jest prosta. Jesteś w sytuacji negocjacyjnej, wystartuj z wysokiego poziomu, dużo wyższego niż się spodziewasz. Gdy usłyszysz odmowę, to powinieneś razem z nią doświadczyć lekkiego poczucia winy odmawiającego. Tak po prostu mamy jako ludzie, że czujemy się trochę winni, musząc odmówić. I to jest ten moment, by obniżyć stawkę do poziomu i tak ponad oczekiwany przez ciebie standard, natomiast będzie ci dużo łatwiej to osiągnąć, a dużą rolę będzie miało w tym właśnie poczucie winy odmawiającego, no i rozluźnienie atmosfery, no bo pierwsza propozycja z reguły buduje ogromną presję i ciśnienie. A tutaj nagle okazujemy się wspaniałomyślni, luzujemy troszeczkę nasze wymagania i być może spotkamy się w miejscu dużo lepszym niż pierwotnie sobie to planowaliśmy. No i to były trzy psychologiczne triki, czyli pierwszy przez żołądek do mózgu, drugi im bliżej tym skuteczniej, trzeci mierz wysoko.